Do wystąpienia będą plusy dodatnie i plusy ujemne ustawy Mieczysława Wilczka. Wydaje mi się, że zwłaszcza na tle tych wypowiedzi, które już wpadły w pierwszej części, będzie pożądane odsłonięcie pewnych kulis powstania ustawy Wilczka, jak do tego doszło i dlaczego. Otóż, jak Państwo wiecie albo pamiętacie, w latach 80. partia i właściwie wywiad wojskowy i rząd podejmował próby reformowania gospodarki rozłożone na etapy, na dwa etapy. Pierwszy etap i etap drugi. Etap pierwszy się zakończył jak zwykle, to znaczy fiaskiem. No i podobnie zakończył się drugi etap reformy. I ani partia, ani rząd już nie wiedziały, jakie bajki obywatelom opowiadać. I wtedy do generała Jaruzelskiego zgłosił się Mieczysław Rakowski, dlatego tutaj ktoś przypisywał mu ojcostwo, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą, więc Mieczysław Rakowski został dopisany, że tak powiem, do tego sukcesu, który zameldował generałowi Jaruzelskiemu, że jest tu taki Wilczek, który ma jakiś pomysł na nową bajkę. Generał Jaruzelski już nie miał głowy do tej gospodarki, już wiedział już, że ona same zgryzoty tylko przynosi, więc nie interesowały go żadne szczegóły, tylko podniósł jedno zastrzeżenie, żeby tam nie było nic przeciwko socjalizmowi. No to Mieczysław Wilczek, nie wymawiając słowa socjalizm, rozmontował socjalizm realny w Polsce, bo ta ustawa miała takie znaczenie, że ona rozmontowywała socjalizm realny w Polsce, czy rozpoczęła proces rozmontowywania socjalizmu realnego. Socjalizm realny w Polsce został zainstalowany jeszcze w latach 40. przez jednego zwłaszcza tu eksperta, Hilarego Mintza, jednego z trójki takich wszechmogących Żydów, których Stalin tu przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. I Hilary Mintz miał pewien ideał gospodarczy, który u nas próbował realizować, mianowicie plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Tego się nigdy nie udało zrealizować, no ale tam ileż przyjemności dostarczy inicjatorom znęcanie się nad heretykami, nawet jak zbawienie się nie uda, to zawsze jakaś przyjemność z tego jest. No i żeby ten centralny plan mógł zostać doprowadzony do każdego stanowiska pracy, to oczywiście władza polityczna musiała mieć narzędzie, żeby tego dokonać. I tym narzędziem był obowiązek uzyskiwania zezwolenia władzy politycznej na każdą formę działalności gospodarczej. Każdą. No i tak było aż do roku 1988, kiedy to w październiku ustawa o działalności gospodarczej, czyli ustawa Mieczysława Wilczka, została uchwalona jeszcze przez Sejm niekontraktowy, tylko ten komunistyczny. Ustawa Wilczka weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, czyli na ponad miesiąc przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu, bo obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku. I tam były stoły, stoliki, podstoliki i tak dalej, tam strasznie dyskutowano, rajcowano, a tu wszystko już było załatwione. Wszystko już było załatwione. Socjalizm realny został przez Mieczysława Wilczka rozmontowany przy pomocy bardzo skromnych środków, mianowicie dwóch zdań, które stały się przepisami tej ustawy i które dzisiaj brzmią jak oczywista oczywistość, no ale wtedy miały rangę przewrotu kopernikańskiego. Pierwsze zdanie to było takie, że każdemu przysługuje
prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No dzisiaj już większość ludzi się z tym raczej zgadza, jako właśnie sprawą oczywistą, no ale wtedy to oczywiste nie było, było to wielki przewrót. Drugie zdanie, które się znalazło jako przepis ustawy Mieczysława Wilczka, ktoś już tu wspominał o tym, że dozwolona jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest zakazana przez prawo. No, naturalnie, jakżeżby inaczej, ale to właśnie był ten przewrót kopernikański. I przy pomocy tych dwóch zdań socjalizm realny w Polsce został rozmontowany i został uwolniony narodowy potencjał gospodarczy. Rozpoczęło to uwalnianie narodowego potencjału gospodarczego. Państwo, którzy no, żyli w tamtych czasach, pamiętają rok 89, no to pamiętają też, że Polska pod rządami ustawy Wilczka w 89 roku zmieniła się w jedno wielkie targowisko. W jedno wielkie targowisko, tutaj panowie wspominali, że na łóżkach polowych, czasami nawet i łóżek polowych nie było, tylko na folii rozłożonej tam na chodniku, cała Polska się zmieniła w jedno wielkie targowisko i ten obraz Polski pod rządami ustawy o działalności gospodarczej jest znakomitą ilustracją trafności obserwacji takiego amerykańskiego ekonomisty, laureata Nagrody Nobla z ekonomii z roku 1992. On się nazywał Gary Stanley Becker. On dostał Nagrodę Nobla za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jeśli tego w ogóle świadomie nie robią. I te swoje spostrzeżenia zawarł w książce, która nosi tłumaczenie polskie nosi tytuł Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Otóż według Gary, ten obraz Polski w 89 roku pod rządami ustawy o działalności gospodarczej stanowi znakomitą ilustrację trafności obserwacji tego człowieka, tego noblisty. Bo w warunkach braku kapitału finansowego, a taka sytuacja właśnie była wtedy w Polsce, najprostszą i najbardziej skuteczną i najtańszą formą akumulacji pierwotnej kapitału jest właśnie handel. Przeważająca większość ludzi, którzy handlowali na łóżkach polowych i na folii rozłożonej na chodniku, żadnych doktoratów z ekonomii nie miała. W ogóle o ekonomii mogła mieć tam pojęcie raczej tam, że coś takiego jest, w ogóle tam panowie z miasta sobie coś takiego wymyślili, takie gusło mają, ale my to tam. Ale zachowali się zgodnie, dokładnie tak, jak to przewidywał Gary Stanley Becker, bo rzucili się do handlu. Rzucili do handlu i w ten sposób próbowali przeprowadzić pierwotną akumulację kapitału w warunkach braku kapitału finansowego. Takich rzeczy nauczają na porządnych ekonomicznych uczelniach. No tam w wyższych szkołach gotowania na gazie to nie, ale w porządnych uczelniach to nauczają takich rzeczy. Proszę Państwa, ustawa o działalności gospodarczej wprawdzie likwidowała, znosiła obowiązek uzyskiwania zgody władzy politycznej na prowadzenie działalności gospodarczej i to było właśnie to rozmontowanie socjalizmu realnego. Trzeba było tylko zgłosić zamiar prowadzenia działalności gospodarczej do Urzędu Podatkowego, ale w 7 przypadkach, o których wspominał, znaczy tę liczbę wymienił pan profesor Gwiazdowski, w 7 przypadkach takie wymaganie pozostawiła. Jakie to były przypadki? Otóż była to pierwsza, na dwie grupy można je tak podzielić. Pierwsza grupa to były takie rodzaje działalności gospodarczej, które mogą stwarzać ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Mianowicie produkcja materiałów wybuchowych, broni i amunicji i obrót takimi towarami. To wymagało koncesji. Produkcja trucizn i obrót truciznami.
to wymagało koncesji. Hurtowy obrót lekarstwami, ponieważ tam są różne substancje aktywne, narkotyki i tak dalej, to uznano, że to trzeba tam pod jakąś kontrolą władzy politycznej jednak pozostawić. I produkcja spirytusu i wódki, i obrót spirytusem i wódką. Kolejna grupa koncesji była już mniejsza, to były takie rodzaje działalności gospodarczej, które stanowią jak gdyby dublowanie działalności agent państwowych, na przykład prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych, gdzie personel może być częściowo uzbrojony. No i wreszcie poszukiwanie i eksploatacja kopalin. To były te przypadki wymienione zresztą expressis verbis w ustawie o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, gdzie wymagane było zezwolenie władzy politycznej w postaci koncesji. Na inne rodzaje żadna koncesja nie była wymagana. Historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustającej nowelizacji. W ciągu pierwszych 10 lat ustawa o działalności gospodarczej została znowelizowana co najmniej 50 razy, a prawdopodobnie nawet 60, bo 50 razy to udało mi się to policzyć, ale chyba nie wszystkie te nowelizacje odnalazłem. To oznacza, że musiała być nowelizowana wielokrotnie w ciągu każdego roku. No i tak było. I tak było. I każda ta nowelizacja polegała na dopisywaniu coraz to nowych form reglamentacji do tych 7 przypadków. W rezultacie po 10 latach obowiązywania, ta ustawa o działalności gospodarczej zupełnie zmieniła swoją pierwotną postać. Komunikat BCC, czyli Business Center Club, z ubolewaniem stwierdzał, że rozmaite formy reglamentacji, a więc koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, zostały przywrócone w 202 obszarach działalności gospodarczej. Nie w przypadkach, w 202 obszarach działalności gospodarczej. Socjalizm realny w ciągu pierwszych 10 lat obowiązywania ustawy o działalności gospodarczej został przywrócony. Dlaczego tak się stało? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw trzeba odpowiedzieć na inne pytanie. Dlaczego w ogóle doszło do uchwalenia tej ustawy? Dlaczego Mieczysław Wilczek otrzymał od generała Jaruzelskiego i tej całej szajki starych kiejkutów pozwolenie na coś takiego, na taki eksperyment? Proszę Państwa, za pierwszej komuny nomenklatura, czyli środowisko władzy, było żywotnie zainteresowane drobiazgowym kontrolowaniem każdej formy działalności gospodarczej, bo z tego się ciągnęło zyski nielegalne i legalne. Ale kiedy w drugiej połowie lat 80. nomenklatura zaczęła się uwłaszczać poprzez rozkradanie majątku państwowego, no bo innego przecież nie było. A dlaczego się zaczęła uwłaszczać? Ano dlatego, że po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Ronaldem Reaganem w Reykjaviku w 1986 roku, gdzie już kładziono fundamenty pod nowy porządek polityczny w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański, po tym spotkaniu w Reykjaviku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Ta ewakuacja nastąpiła dopiero 10 lat później, prawie, ale wtedy pojawiła się już wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji i to wywołało rezonans potężny we wszystkich państwach Europy Środkowej, bo każdy sobie zdawał sprawę, że jeżeli Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, Imperium Sowieckie się wycofa,
to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej. A w nowym ustroju, jeszcze nie wiadomo, jak on tam będzie wyglądał, jak się będzie nazywał i tak dalej, ale jedno wydawało się pewne, że opozycji społecznej i materialnej w nowym warunkach ustrojowych nie będzie decydowała znajomość Marksa, Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko coś innego, prawdopodobnie stan posiadania. No to trzeba zawczasu jakoś ten stan posiadania powiększyć, żeby zająć pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. I dlatego rozpoczęło się od połowy lat 80. uwłaszczenie nomenklatury. I kiedy nomenklatura się już uwłaszczyła, no to nie chciała mieć żadnych nadzorców nad sobą. Dopóki sama była takim nadzorcą, no to jasne. Ale jak się i dlatego pozwoliła Mieczysławowi Wilczkowi na wykonanie takiego eksperymentu. I Mieczysław Wilczek i jego zasługa polega na tym, między innymi, że wykorzystał to przyzwolenie polityczne do tego, żeby pozwolić wszystkim. Żeby pozwolić wszystkim, bo przepis ustawy o działalności gospodarczej stwierdzał, że każdy ma prawo, nie tylko nomenklaturowcy skurwysyni, tylko każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No i wielu ludzi z tego skorzystało. A dlaczego się rozpoczął ten odwrót? Ano dlatego, że ci nomenklaturowcy to są ludzie zdemoralizowani do szpiku kości, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I oni bardzo szybko się zorientowali, że w warunkach wolnego rynku to oni ze wszystkimi nie wygrają, a zwłaszcza z takimi, którzy się wygimnastykowali za pierwszej komuny we wszystkie możliwe strony. I takim przykładem, przestrogą dla nomenklaturowców, że oni ze wszystkimi nie wygrają, to był los pana Ireneusza Sekuły, nieboszczyka. Państwo pamiętacie, pan Ireneusz Sekuła, no jamochłon finansowy po prostu, ale musiał aż 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. I dla nomenklaturowców to była przestroga. Jeśli się nie opamiętacie, to wszyscy podobnie zginiecie. No to nie trzeba było 2 razy im tego powtarzać. Natychmiast zatrąbili do odwrotu. No i to były te nowelizacje. I ta skłonność, to pragnienie zabezpieczenia ekonomicznych interesów nomenklatury zderzyła się z zapotrzebowaniem nowych eliciarzy, już tym razem solidarnościowych, na posady. Bo oni tam się nie zdążyli uwłaszczyć, ale no to próbowali tak. I te nowelizacje były tak przeprowadzane, żeby sprzyjały rozwojowi biurokracji, czyli tworzeniu takich synekur, o których tutaj pan doktor Mencen nam powiedział. I to się stało. I to się stało. Jak państwo pamiętacie może, w 90 roku, kiedy rozwiązana została PZPR, w administracji centralnej pracowało 45 tysięcy urzędników. 5 lat później, kiedy to cały czas budowaliśmy gospodarkę wolnorynkową, już 112 tysięcy. Nastąpił wzrost powyżej 100%. No a prawdziwa eksplozja nastąpiła za rządów charyzmatycznego premiera Buzka, który wprowadził 4 wiekopomne reformy. Te wiekopomne reformy miały nam przychylić nieba, to jasne, ale to był taki cel deklarowany, podczas kiedy celem rzeczywistym wiekopomnych reform było zainstalowanie mnóstwa synekur w sektorze publicznym. No i tak się stało. W sektorze publicznym zostało stworzonych bardzo dużo synekur, co oczywiście pociągnęło za sobą natychmiastowy, skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa mniej więcej o 100 miliardów złotych rocznie. No bo to trzeba było.
I na to wszystko się nałożył jeszcze jeden czynnik, o którym tutaj trochę już było wspomniane, zresztą kontrowersyjnie, bo pan doktor Sadowski mówił, że to, ten czynnik nie jest taki ważny. Pan doktor Mencen miał przeciwne zdanie. Ja się raczej skłaniam ku temu, co ku ocenie pana doktora Mencena. Mianowicie przystąpienie, przyłączenie Polski do Unii Europejskiej, które nastąpiło 1 maja 2004 roku. Przyłączenie Polski, podobnie jak 7 innych krajów środkowej Europy do Unii Europejskiej, oznaczało, że Niemcy, które są politycznym kierownikiem Unii Europejskiej, stworzyły polityczne warunki w ten sposób dla realizacji niemieckiego programu Mitteleuropa z 1915 roku. Przypomnę, że ten program Mitteleuropa przewidywał utworzenie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. No to tak przecież jest. No to tak przecież jest. Można powiedzieć, że przystępując czy przyłączając się do Unii Europejskiej, Polska się zachowała tak jak ten Żyd z anegdoty, który przyszedł do rabina ze skargą na ciasnotę w domu. Co mu rabin poradził? Żeby kozę jeszcze do tego domu wprowadził. No to już sytuacja się stała nieznośna. Żyd przyszedł po tygodniu do rabina, mówi: rabbi, ja już nie mogę wytrzymać, to całe piekło w domu mam. To wyrzuć kozę z domu. Po tygodniu przyszedł, rabin pyta: no jak? Ach, rabbi, ja mam salony, ja mam pałac. Prawda? No więc to myśmy sobie sprowadzili kozę do domu. No i z tą kozą jakoś musimy tu współżycie prowadzić, takie trochę tu grzech Sodomii jest na porządku dziennym, ale trudno, takie czasy są. Zresztą wychodzi to naprzeciw, nawet regulacje, wyroki sądu w Luksemburgu, że tak powiem, tutaj nam zezwalają na wszystkie dokazywania. Proszę Państwa, no to jak wiemy, jak do tego doszło, to teraz jakby to wszystko odkręcić. Jak no kozę wyrzucić, to nie możemy kozy wyrzucić, bo to koza nas próbuje wyrzucić. Teraz no, sytuacja się zmienia. Koza jest istotą czującą, więc też ma tu pewne prawa, coraz większe zresztą. Już kończę. I w związku z tym tutaj niewiele możemy zdziałać, natomiast no, możemy podjąć zuchwałą próbę. Wprawdzie pan wicepremier Gowin mówił, że Unia Europejska nam na to nie pozwoli, ale no, co nam szkodzi spróbować? Podjąć zuchwałą próbę przywrócenia mocy obowiązującej ustawy Mieczysława Wilczka, ale w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku. Co by wymagało uchylenia wszystkich regulacji sprzecznych z tamtą. Wyobrażam sobie, że dziennik ustaw zawierający tylko spis tytułów aktów prawnych uchylonych w tym prywie ważyłby chyba z 10 kilo, no ale to trudno. No i rozmontowania znacznej części aparatu biurokratycznego, który w międzyczasie narósł, a który byłby całkowicie niepotrzebny. I pytanie, już abstrahując od naszej złotej pani i kozy i tak dalej, pytanie, czy jest to w ogóle możliwe do przeprowadzenia w warunkach demokracji politycznej? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy redaktorowi. Teraz o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Teraz o zabranie głosu poprosimy działacza wolnościowego Jacka Bartyzela. Dziękuję bardzo. Dziękuję posłowi Wilkowi za dołączenie mnie do tego panelu właściwie w ostatniej chwili. I ja też z góry przeproszę Państwa, że po swoim wystąpieniu niestety będę musiał iść. Nie chcę być niegrzeczny, bo po prostu mam wcześniejsze zobowiązania.
Ja powiem o tak naprawdę dwóch pojęciach, które powinniśmy przybliżyć, mówiąc o wolności gospodarczej i nie tylko gospodarczej, właśnie ze względu na to, jak się zazębiają z innymi wolnościami, jak wolność gospodarcza się zazębia z wolnością osobistą i wolnością polityczną. Powiem o pojęciu dyskryminacji i o pojęciu legalności, czy też nielegalności może właśnie w tym kontekście. Wiecie Państwo, ja mam to do siebie, że jako konsekwentny liberał przez prawicę jestem uznawany za skrajnego lewaka, a przez lewicę za skrajnego prawicowca. Zacznę jako lewak. Tutaj może wprowadzenie dotyczyć będzie trochę właśnie kwestii światopoglądowej, ale ona ma jednak właśnie bardzo ważne implikacje gospodarcze. Ja jestem przeciwnikiem dyskryminacji. Ja jestem zwolennikiem związków partnerskich i tego, żeby osoby odmiennej orientacji miały równe prawa, więc ja nie będę się wyśmiewał, prawda, z tych osób. Przeciwnie, uważam, że dyskryminacja, taka jak jest właściwe rozumienie tego słowa, powinna być zwalczana. Ale ja jako, że tak powiem, przyjaciel środowiska LGBT, chociaż do niego nie należę, i jako osoba popierająca związki partnerskie, jestem zbulwersowany, naprawdę zbulwersowany ostatnim wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie łódzkiego drukarza. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co twierdzili sędziowie Sądu Najwyższego, oni wcale, uznając zachowanie tego lekarza za nielegalne, nie walczyli z dyskryminacją. Oni używali słowa dyskryminacja w stosunku do czegoś, co dyskryminacji w ogóle nie dotyczy. Czym tak naprawdę jest dyskryminacja? Dyskryminacja to jest nierówne traktowanie w zakresie przysługujących jednostce praw. Jeśli dajmy na to, osoba LGBT byłaby, nie wiem, odebrano by jej prawo udziału w wyborach, byłaby to oczywista dyskryminacja. Jeśli nie ma ta osoba prawa zawierania związków partnerskich, ja też uważam, że to jest dyskryminacja. Natomiast pojęcie dyskryminacji nie ma kompletnie żadnego związku z sytuacją obrotu gospodarczego, gdzie strony mają swobodę zawierania umów. Ten wyrok Sądu Najwyższego de facto podważał fundamentalną dla wolnego rynku zasadę swobody zawierania umów. Na czym polega swoboda zawierania umów? Swoboda zawierania umów polega na tym, że jeśli mamy chętnego do zawarcia z nami umowy, to mamy absolutną, pełną, suwerenną dowolność w zakresie tego, czy tę umowę z tą osobą zawrzemy, czy też jej nie zawrzemy. Jeśli mamy pełną, suwerenną dowolność co do tego, czy zawrzemy tę umowę, czy nie zawrzemy, no to nie może być z tego wyłączeń. Nie jest tak, że możemy odmówić wykonania usługi, to znaczy odmówić zawarcia umowy o wykonanie usługi, dlatego że nam się nie chce i wszyscy uznajemy, że jak nam się nie chce zawrzeć tej umowy, to nie musimy jej zawierać, jest to nasza wolność i nasze prawo, a musimy ją zawrzeć, bo potencjalny kontrahent może należy do środowiska LGBT, a może przeciwnie, może jest homofobem. I teraz z racji tego wyroku ja uważam, że on tak naprawdę również dla środowisk walczących z dyskryminacją, chociażby dyskryminacją osób LGBT, ten wyrok jest skrajnie niekorzystny, nawet jeśli wiele spośród tych środowisk się z tego wyroku cieszy. Wyobraźcie sobie Państwo inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że drukarnię założył działacz na rzecz środowiska LGBT. Jako przedsiębiorca otwiera swoją drukarnię. Przychodzi do niego przedstawiciel jednej ze skrajnie prawicowych, mówię w cudzysłowie, bo strasznie nie lubię tego określenia, ale wiecie, kogo mam na myśli, z tak zwanej skrajnej prawicy i chce, żeby ów drukarz wydrukował mu ulotki z hasłem zakaz pedałowania. To nie jest zmyślone hasło, jest to hasło, którego jedno z tych środowisk używa, nawet mają takie emblematy. No, każdy wolnościowiec chyba uzna jasno, że
ten drugarz, jeśli tylko uzna, że nie chce takiej umowy zawrzeć, to jej po prostu odmówi, tak? Po prostu odmówi. Powie panu, niestety, drogi panie, ja nie mam chęci zawarcia z panem umowy o druk tych plakatów z tym obraźliwym hasłem. I w ten sposób właśnie, gdyby literalnie traktować to orzecznictwo Sądu Najwyższego o odmowie, o naruszaniu prawa poprzez odmowę zawarcia tej umowy, no to ten drukarz, odmawiając drukowania tego obraźliwego plakatu, popełniłby dokładnie to samo wykroczenie, które popełnił rzekomo łódzki drukarz. Możemy oczywiście na płaszczyźnie moralnej różnie te przypadki oceniać. Możemy uznawać, że ten pierwszy zrobił coś niestosownego, niemoralnego, ale państwo nie jest, że tak powiem, do oceny moralności. Państwo jest do tego, żeby ludzie nie naruszali wzajemnie swoich praw. Przed tym musi chronić, a nie przed tym, jak oceniamy tę działalność. Wreszcie, właściwą reakcją na przykład byłby bojkot takich drukarzy, prawda? Na przykład tego drukarza, który nie chciał drukować tego lapu dla środowiska LGBT, byłoby wręcz czymś naturalnym, żeby środowiska LGBT zachęcały do bojkotu. A właściwie, jeśli zachęcając do bojkotu, to one mogłyby być teraz oskarżone o dyskryminację. Dlatego mówię, dyskryminacja dotyczy tego, gdzie komuś są ograniczane czyjeś prawa. Natomiast nikt nie ma prawa zmuszenia mnie do zawarcia z nim umowy. Nikt. Drugie pojęcie, o którym chciałem powiedzieć, takie teraz bardzo przyziemny przykład, ale właściwie co kilka dni w prasie, zazwyczaj lokalnej, czytam o kolejnych przypadkach, gdzie Straż Miejska czy też inne organy publiczne walczą z tak zwanym nielegalnym handlem truskawkami. Zastanówcie się państwo nad absurdalnością tego pojęcia nielegalny handel truskawkami. Ja rozumiem, że państwo może wprowadzić pewne ograniczenia, tak jak właśnie chyba pan Michalkiewicz cytował, jakie były te pierwotne ograniczenia, jaki typ działalności gospodarczej może wymagać zezwolenia ze względu na potencjalne zagrożenia, obiektywne właśnie, ten handel bronią, produkcja materiałów wybuchowych i tak dalej. No ja nie wiem, co tymi truskawkami można zrobić, żeby kogoś zaatakować. Nie wiem, no teoretycznie można by kogoś rzucić tymi truskawkami i pobrudzić mu ubranie, no ale nawet wtedy taka osoba może oskarżyć tego kogoś o naruszenie nietykalności cielesnej, tudzież żądać odszkodowania za zniszczenie ubrania. No nie potrzeba do tego jakichś szczególnych regulacji. Co się natomiast tutaj dzieje w wypadku tego nielegalnego handlu truskawkami? Strażnicy miejscy, niestety dano im takie uprawnienia, konfiskują ten towar. Czym jest de facto ta konfiskata tych towarów? Ona jest po prostu usankcjonowaną kradzieżą. Czyli mamy sytuację, kiedy legalna jest kradzież przez funkcjonariuszy publicznych czyjegoś dobra, sprzedawanego uczciwie chętnym, bo przecież nikt nie zmusza nikogo do kupowania tych truskawek, a nielegalny staje się handel na chodniku. Już wydawało się, że ten proceder tego nękania przez Straż Miejską ukróci ta ustawa o tak zwanej działalności bagatelnej, gdzie nie trzeba rejestrować tej najdrobniejszej działalności gospodarczej. No niestety nie ukróciła. Strażnicy miejscy powołują się tutaj na przepisy o zajęciu pasa drogowego i podobnych regulacji. Co jest tak naprawdę problemem? Problemem jest to, że jest takie myślenie prawodawców, że wszystko musi być uregulowane. No właśnie kompletnie nie musi. Regulacja powinna mieć miejsce wtedy, kiedy ona naprawdę do czegoś jest potrzebna. Jeśli nie jest do czegoś potrzebna, a naprawdę nie jest potrzebna do handlu truskawkami, to pojęcie legalności jest absurdem, czy nielegalności w tym wypadku jest absurdem. A właśnie co chwila słyszymy o nielegalnym handlu truskawkami. Wiecie co? Wiele zmian,
które wymagają jakby krzewienia wolności, to zmiany, które wymagałyby większości parlamentarnej, żeby jedną właśnie taką wielką ustawą o skali ustawy Wilka, tylko właśnie likwidującej Wilczka, przepraszam, likwidującej większość tych przepisów, uchwalić właśnie ustawą i wprowadzić w ten sposób wolność gospodarczą. Ale jest też jedna rzecz, którą każdy z nas może dzisiaj nawet zrobić, by krzewić wolność gospodarczą i trochę utrącić właśnie nosa, utrzeć nosa tym, którzy wszędzie domagają się regulacji i ich przestrzegania. Jak wyjdziecie z tej sali i zobaczycie, że ktoś handluje truskawkami na chodniku, kupcie chociaż kilogram. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz o zabranie głosu poproszę doktora Ireneusza Jabłońskiego. Temat wystąpienia to ustawa Wilczka. Jak zdobyliśmy przewagę konkurencyjną w Europie? Dziękuję bardzo. Co prawda chciałem zaproponować temat, jak zbudowaliśmy przewagę konkurencyjną w Europie, ale myślę, że treść jest podobna. Ja tu z panem Stanisławem miałem okazję wymienić kilka zdań, korzystając z bliskości, bo ja znam odpowiedź na postawione na koniec wystąpienia pytanie, czy w systemie demokratycznym te zmiany są możliwe. No, tak jak mówię, ta odpowiedź została padła w jednym z felietonów, ale wtedy przypomniałem sobie, moim zdaniem bardzo ciekawą książkę z zakresu political fiction pana Waldemara Łysiaka, Flet z Mandragory. Tam jest opisana metodologia dochodzenia do warunków, w których są możliwe daleko idące zmiany. Gorąco polecam, bo to ciekawa i krótka lektura. Natomiast przechodząc do meritum. Otóż, proszę Państwa, jak wiemy, Edynburg jest drugim co do wielkości miastem Szkocji. Jest takim Krakowem na nasze warunki, składającym się z dwóch części, średniowiecznej i XIX-wiecznej. Ta średniowieczna zbudowana jest wokół drogi, którą nazywają King's Mile, która prowadzi z Górnego Zamku Królów Szkockich do Dolnego Zamku, który jest siedzibą, było i jest siedzibą Windsorów. Mniej więcej w 2/3 drogi, idąc z góry w dół, po lewej stronie jest stary kościółek XVIII-wieczny, a przy nim niewielki cmentarz. Cmentarz, na którym znajduje się odrestaurowany grób naszego patrona Adama Smitha. Adama Smitha, który był jednym z 2-3 największych myślicieli szkockiego oświecenia razem z Hume'em, czyli tego oświecenia, które było w kontrapunkcie do tego, co jest wykładane nam w podręcznikach jako oświecenie francuskie. Głównym odkryciem Smitha w dziedzinie ekonomii, który był filozofem, prawnikiem, jest stwierdzenie, że źródło bogactwa narodów pochodzi z pracy, z efektywnej pracy, dobrze zorganizowanej pracy. I to odkrycie jest szczególnie cenne przy analizie tego, co wydarzyło się na przełomie lat 80. i 90., co jest dzisiaj przedmiotem dyskusji. Otóż ta ustawa wprowadzona przy tej motywacji, o której mówił pan Stanisław, ale z tymi skutkami, o których mówili inni przedmówcy, otworzyła możliwość budowania zamożności i samodzielności ekonomicznej naszych rodzin i kraju jako takiego właśnie dzięki pracy. Bo warto przypomnieć sobie tutaj, młodsza część audytorium pewnie nie pamięta, ta historia dotychczas nie została dobrze opisana, czym był PRL w swoim schyłkowym okresie. Wprowadzony przez pana skądinąd profesora Zdzisława Sadowskiego manewr cenowo-płacowy w roku 87 zaowocował tym, że już w roku 90 mieliśmy 600% inflację. Rezerwy walutowe, które były wtedy w NBP-ie, wynosiły nieco ponad $1 miliard. Dzisiaj mamy 120, a może i więcej. Było w Polsce wtedy tylko 1800 telefonów stacjonarnych. Nie do uwierzenia, prawda? Na tej sali mamy pewnie kilkaset telefonów komórkowych. I wreszcie liczba samochodów przy dużym komponencie samochodów ciężarowych była 7,5-krotnie mniejsza niż jest obecnie. Tak zaczynaliśmy przygodę z wolnym rynkiem na podstawie ustawy Wilczka. Co się stało? PRL, tak jak i cały blok, po prostu zbankrutował.
tak, zbankrutował, o czym też tu było mówione. I zbankrutował nie tylko w ten sposób, że był niewypłacalny, ale również okradł nas z naszych oszczędności. Ludzie mieli powpłacane pieniądze w formie oszczędności na tak zwane mieszkania spółdzielcze, za które przy tej inflacji i po zmianach systemowych mogli sobie kupić w najlepszym wypadku część kuchni w takim mieszkaniu. Wartość złotowa została przeceniona aktywów o 14%, wartość dolara, siła nabywcza spadła o 7%. Także taki był punkt startu wtedy, kiedy zaczynaliśmy tą przygodę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zarówno wtedy, dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że zarówno wtedy, jak i dzisiaj kraje nie tylko budują swoją wewnętrzną zamożność, a tym samym wewnętrzne bezpieczeństwo ekonomiczne, a z niego może wynikać bezpieczeństwo militarne i polityczne, ale również, a może dla realizacji tych celów, muszą wpisać się w rywalizację międzynarodową. A państwa, zresztą podobnie jak i miasta, konkurują na podobnych zasadach, czy w oparciu o podobne kryteria, jak wielkie przedsiębiorstwa, czy wielkie korporacje. Trzeba zdefiniować swoje aktywa, swoje umiejętności, te, które, na których można budować przewagi konkurencyjne, je rozwijać po to, żeby te przewagi skutecznie budować i stale analizować to, co jest siłą oddziaływania i co daje wygraną w tej rywalizacji gospodarczej, a w efekcie końcowym politycznej naszym sąsiadom. Otóż z takim kapitałem, jaki wtedy mieliśmy, o którym tutaj mówiłem, plus zapóźnienia cywilizacyjne, zapóźnienia technologiczne i spory jak na tamte czasy dług, aczkolwiek i tak będący tylko w porównaniu z dzisiejszym kroplą, mogliśmy skoncentrować się na wykorzystaniu tego jedynego w tamtym czasie naturalnego zasobu, jaką była przedsiębiorczość i pracowitość Polaków. Zgodnie z tezą Smitha, to pozwala na budowanie bogactwa narodów i to się właśnie stało. Ustawa Wilczka, która miała 54 artykuły, z czego 25 merytorycznych, 29 mówiących o przepisach przejściowych. Te 25 merytorycznych, które były rzeczywistą zmianą ustroju, o czym tu już mówiono, i definiowała zasady, na których działalność gospodarcza może być prowadzona, została zapisana na 4,5 strony formatu A4. Następne 4 strony to są wymieniane przepisy, które tracą moc albo są gruntownie zmieniane. Pierwszy artykuł tej ustawy, tak jak już tu wielokrotnie mówiliśmy, mówi: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Czy może być coś bardziej jednoznacznego i prostszego? Przywoływany tutaj artykuł 11, w którym zdefiniowane są działalności czy aktywności gospodarcze, dziedziny działalności gospodarcze objęte licencjami i koncesjami, mówi w drugim artykule, w drugim ustępie, przepraszam. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wyłączyć z obowiązku uzyskiwania koncesji niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymienione w ustawie pierwszej. Proszę Państwa zwrócić uwagę, Rada Ministrów, czyli organ wykonawczy, może zmniejszyć wyłącznie, nie zwiększyć, tylko zmniejszyć domenę ingerencji państwa i ograniczeń prowadzących w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Jak to brzmi na tle dzisiejszych rozporządzeń, dzisiejszej logiki, albo w zasadzie pseudologiki tworzenia prawa, to myślę, że każdy z nas potrafi to samodzielnie ocenić. Ta ustawa była, i tutaj odniesienie może zdaniem do ciekawego bardzo wykładu na temat mitologii, przeżyciem mojego pokolenia. To my wtedy, kończąc studia, będąc 20 czy 30 latkami, byliśmy w pierwszej linii frontu i chciał nie chciał musieliśmy rozpocząć przygodę z budowaniem nowego rynku, zasad wolnorynkowych, nowej gospodarki, nie mając praktycznie nic albo bardzo niewiele. Ta przygoda została, tak jak już też mówiono, zatrzymana po części pewnie z tych powodów, o których mówił pan Stanisław, ale po części też z nieprzygotowania intelektualnego ówczesnych liderów naszego kraju. Bez to, o czym mówił z kolei dr Siodmok, bez prawa własności, czyli z pozostawieniem w domenie publicznej ogromnego majątku, nie była możliwość wykorzystania wszystkich walorów wolności jako takiej, a doprowadzenia u 7 pierwszych lat wprowadzenia ustawy Wilczka. Jest to jedyny znany mi kapitalny opis tych zmian
ustroju gospodarczego i efektywności wytwarzania, który wtedy nastąpił. Tam między innymi Państwo znajdą taką refleksję, że efektywność wykorzystania majątku w tych małych firmach, które wtedy powstawały, niewiele z nich urosło do średnich, była 2,5-krotnie wyższa niż w dużych firmach postpaństwowych, bez względu na to, czy one zostały tymi państwowymi, czy się przekształcały. Dynamika zdarzeń, czyli dostosowanie do warunków rynkowych, była znów 2-3-krotnie większa, czyli szybciej te firmy reagowały na potrzeby. Natomiast zmiana tych zasad, tak jak tutaj już mówiono, ustawa sama formalnie obowiązywała przez 12 lat, bo formalnie ją zastąpiono 1 stycznia 2001 roku ustawą, tak zwaną ustawą Hausnera, która nomen omen miała już inny tytuł i nazywała się Prawo Działalności Gospodarczej, prawda? Prawo Działalności Gospodarczej, a pierwszy artykuł tej nowej ustawy brzmiał: ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej. Jeżeli Państwo tylko literalnie porównają treść tych dwóch pierwszych artykułów, to zauważą istotną zmianę jakościową, zmianę wręcz aksjologiczną rozumienia aktywności gospodarczej człowieka jako naturalnej wolności. Poza tym ustawa ta miała już 100 artykułów, prawda, i była ubudowana w tamtym czasie pewnie kilkuset ustawami szczegółowymi. Zatem w jaki sposób my możemy skutecznie podjąć, po tym jak nam istotnie zamknięto drogę swobody działalności gospodarczej, rywalizację międzynarodową, po to, abyśmy nie byli, tak jak już też dzisiaj mówiono, w Polsce wyrobnikami, we własnym kraju wyrobnikami, albo żeby nasza młodzież, najlepiej wykształcona przecież procentowo przynajmniej od wielu pokoleń, musiała szukać swoich szans życiowych w Londynie, Berlinie czy gdziekolwiek indziej, na ogół pracując znacznie poniżej swoich możliwości. Otóż no po pierwsze, jak zawsze potrzeba refleksji nad tym, co jest przyczynami tego stanu rzeczy, a to dzisiaj zostało wyraźnie po raz kolejny, bo my się w podobnym gronie prelegentów i części uczestników spotykamy, wyartykułowane. Ale to wasze pokolenie powinno świadomie zacząć mówić o tym i wręcz żądać tego, aby przestano tworzyć warunki, które czynią z was pół niewolników albo w najlepszym wypadku wyrobników z pokazaniem, że jak się nie podoba, to proszę jechać sobie do bogatej i zblazowanej Unii po to, żeby tam być z kolei wyrobnikiem i obywatelem drugiej kategorii. Proszę Państwa, bo te mity o tym, że tam odnosimy, czy nasi rodacy odnoszą spektakularne sukcesy, to są dobre na słaby scenariusz dla telenoweli. Ja w swojej karierze zawodowej między innymi odpowiadałem za program mBanku dla polskich emigrantów. Zatem chciałem, czy tworzyłem struktury tego banku i usługi bankowej dla polskich emigrantów w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii. I bardzo starannie te środowiska rozpoznałem od strony socjologicznej, ekonomicznej czy nawet prawnej po to, żeby dać im propozycję korzystania z tej usługi, czyli de facto możliwości utrzymania płynnych i niedrogich w obsłudze relacji finansowych z rodzinami mieszkającymi w kraju. Obraz ten jest znacznie odbiegający od tej idylii, która jest przedstawiana w propagandzie bieżącej i nie życzyłbym sobie, żeby moje dzieci, które dorastają właśnie, były czy żeby ich udziałem była większościowa przygoda tych, których naszych rodaków tam spotkałem. Rodaków, którzy ciężko pracują, tak? To trzeba wyraźnie powiedzieć, ciężko pracują, ale ta praca jest daleka od ich ambicji i możliwości. Tak, już dwa zdania końcowe. Zatem ustawa Wilczka jako rzeczywista zmiana ustroju i wręcz to, co mówimy, być może nawet w kategoriach pewnej mitologii, ale do mitów trzeba się przecież umieć też odwołać, konstytucji gospodarczej jest niedościgłym aktem nie tylko ze względu na treść, o których tutaj mówiliśmy, ale również na formę pisania. Powinna być punktem odniesienia czy swego rodzaju instruktażem, jak tworzyć proste, zrozumiałe i jednoznaczne na ile to możliwe prawo, bo to też jest dorobkiem i to też jest wartością tej ustawy.
A na koniec, próbując odpowiedzieć na pytanie, które już padło dzisiaj, czy taka zmiana, czy takie przywrócenie tych swobód jest możliwe? Otóż warto tutaj posłużyć się dwoma przykładami. Jednym z obszaru logiki modalnej. Jedno z praw tej logiki mówi, że wszystko to, co jest konieczne, jest możliwe. Poprzez fakt, że jest konieczne. I drugie, za świętym Franciszkiem, który powiedział, że najpierw spróbuj to, co jest bliskie, zrobić, później zrobisz to, co wydawało się nieosiągalne, a na koniec dokonasz tego, co wydawało się niemożliwe. Zatem działajmy w tym duchu i czekajmy na momentum, w którym nasze racje będą mogły zmaterializować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę prezesa Instytutu Misesa Mikołaja Pisarskiego. Temat przemówienia to o jaką wolność? Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem tutaj dzisiaj spotkać, bo to już pokazuje jedno, że pomimo tego, że jest tak źle, że nie ma już tej ustawy Wilczka, no to mamy Jacka Wilka, który nas zgromadził tutaj dzisiaj i to w tak doborowym gronie, za co Jacku wielkie brawa. No i właśnie, ustawa Wilczka. Ja mam taką trochę niekomfortową sytuację, że jako najprawdopodobniej najmłodszy uczestnik tego naszego dzisiejszego spotkania, w momencie, w którym te wszystkie sprawy związane z tą ustawą się rozgrywały w Polsce, to nawet nie byłem tak jak Marcin w przedszkolu, tylko nawet jeszcze w planach nie byłem. Ale dzisiaj, jadąc tutaj, przyjechałem do Warszawy świetnym klimatyzowanym pociągiem. Nie wiedziałem, gdzie jesteśmy na tym końcu świata. Do Sejmu to jeszcze bym na piechotę trafił. Wziąłem Ubera. Po drodze udało mi się porozmawiać chwilę z nieobecnym dzisiaj, niestety, kazał bardzo Państwa przeprosić, Darkiem Szczotkowskim przez, tak jak słusznie zauważył przedmówca, nowoczesnego smartfona. No i dotarłem tutaj. I faktycznie, chociaż tak jak Marcin mówi, sala no, do połowy jeszcze trochę brakuje, no ale jednak dzięki transmisji podejrzewam, że dotrzemy, jeśli pan prezes wrzuci do siebie na fanpage, no przynajmniej do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców, co w czasach ustawy Wilczka byłoby całkowicie niemożliwe. O co mi chodzi, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ustawa Wilczka to nie jest mój mit. I wydaje mi się, że większość z Państwa, przynajmniej patrząc po wieku, podobnie jak ja, nie tylko nie posiada wspomnień związanych z tą ustawą, ale też jest ona dla Państwa tak odległa, tak można powiedzieć już zatarta w tej naszej obecnej pamięci, no, że poza tymi jakimiś emocjami związanymi właśnie, jak to fantastycznie powiedział pan redaktor, nomenklaturowymi skurwysynami, większych emocji nie wzbudza. Dlatego ja nie będę starał się patrzeć w przeszłość i mówić o czym nie mam pojęcia, a postaram się zaproponować spojrzenie w przyszłość, czyli zadać pytanie, co możemy zrobić, żeby nie tyle tą wolność gospodarczą przywracać. No bo tak jak mówię, z perspektywy dojazdu na miejsce Uberem, nagrań i smartfonów, no ciężko, żeby taki przekaz powrotu był atrakcyjny. Tylko o tym, co możemy zrobić, żeby tej wolności gospodarczej uzyskać jak najwięcej. No bo przecież to nie jest taka wielka tragedia, jak pokazuje fakt, że udało nam się tutaj zgromadzić. Co więcej, wydaje mi się, że jako wolnościowcy jesteśmy w dość takiej ciekawej i trudnej pozycji, bo z jednej strony mówimy, że ta ustawa Wilczka, to co się potem wydarzyło, no, doprowadziło do jakiegoś poważnego ograniczenia tejże wolności. A jednak my jako ruch wolnościowy w tym najszerszym sensie osiągnęliśmy przecież obiektywnie mierzalny, potężny sukces. Mamy swoich posłów w liczbie, która wcześniej no, była ciężko wyobrażalna. Mamy europosłów. Dorobiliśmy się już nawet byłych europosłów. Także ponownie sukces, który jeszcze kilka lat temu, kiedy sam zaczynałem swoją przygodę w Stowarzyszeniu Koliber, wydawał się być niewyobrażalny.